Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię pyszną ziemniaczaną sałatkę wymieszaną w pesto i do tego zrobimy fajne ślimaki z karkówki. Karkówkę oczywiście ugrillujemy, a sałatka będzie podana na zimno. A więc zaczniemy od przyprawienia mięsa. A do tego musimy zrobić najpierw porządną przyprawę. 2 łyżki kolorowego pieprzu w ziarnach. Łyżkę soli, łyżkę suszonego czosnku, 2 łyżki estragonu, który jest mega aromatyczny, 0,5 łyżki gorczycy, jak wiemy co to jest gorczyca, nic innego jak w czystej postaci musztarda, do tego 2 łyżki cukru brązowego, się trochę posklejał, i 2 łyżki słodkiej, czerwonej papryki, niewędzonej. To wszystko musimy dobrze zmiksować. Przyprawa zrobiona. Takie urządzenie naprawdę ułatwia nam życie w domu. To na razie odstawiam i teraz pokroimy mięso. Mam tutaj całą taką porządną karkówkę. I kroimy ją wzdłużnie. To co takie tłuste, to możemy odkroić. I teraz te plastry kroimy jeszcze raz wzdłużnie na pół. Żebyśmy mieli takie paski. I wrzucam do miski. Przyprawiamy naszą karkówkę. Pomalutku, po kolei przekładamy i nacieramy. I teraz dokładnie musimy wetrzeć przyprawę. Wleję trochę oleju. Dzięki tłuszczowi przyprawy szybciej przenikną do mięsa. Mięso w lodówce przegryza się smakami, a ja w tym czasie zrobię pyszną sałatkę ziemniaczaną, którą będziemy mieszali z pesto, ale pesto będzie pietruszkowe. Do tego będziemy potrzebowali porządną garść pietruszki, natki pietruszki. Ja ją najpierw trochę pokroję, żeby lepiej zmieścić ją w naczyniu do miksowania. Sypię trochę soli. Pamiętajmy, że pesto jest dobre, jak jest troszeczkę bardziej słonawe. Do tego czarnego pieprzu. Tutaj mam podprażone orzeszki pini. No i oczywiście parmezan. Pokroję, żeby się po prostu lepiej miksowało. Ząbek czosnku. Pesto bez czosnku nie ma smaku. I zamiast oliwy będę lał olej.
gotowe. I zobaczmy, co ja tu nablendowałem. Jakie fajne pesto i nie jest takie bardzo gładkie. Właśnie taką konsystencję chciałem uzyskać. I na razie odstawiam. I teraz ugotujemy ziemniaki. Do garnka z zimną wodą wrzucam małą garstkę świeżego lubczyku i dwa ząbki czosnku. Wrzucam kilogram młodych ziemniaków. Jeżeli jest większy ziemniak, to go przekrajamy na dwie części. Wtedy równo się ugotują. Do ziemniaków wsypuję łyżkę soli. Ziemniaki będę gotował od momentu zagotowania się wody 15 minut. I ziemniaki ugotowane i przestygnięte. Więc teraz je musimy pokroić. Pamiętajmy, że ziemniaki nie mogą być rozgotowane. Pokroję szczypior z dymką. I wrzucamy do ziemniaków. Dużo zieleniny. To musi być czuć wiosnę. To musi być lekkie, pyszne, aromatyczne. Dodajemy pesto. Ależ ono pachnie pięknie. Pod koniec mieszania jeszcze dodam troszeczkę soku z cytryny. Ale nie za dużo. Gotowe. Dla odświeżenia smaku. Przełożymy ją na pół misek. Takie sałatki przy grillu robią furorę. Schodzą zawsze pierwsze. Na górę jeszcze dodam fetę. Dla smaku i dla kontrastu. Sałatka odpoczywa w lodówce, a ja w tym czasie zajmę się mięsem. Mam tutaj patyczki grillowe, one będą potrzebne. Przebijamy dwoma patykami. Bierzemy główkę młodego czosnku, przekrajam na pół i nadziewam na patyki. Tylko uwaga na palce. I teraz biorę kolejny kawałek mięsa, robię ślimak. Dociskam delikatnie rękoma, o, i mam coś takiego. I odkładam. Jak każda osoba dostanie po dwa takie ślimaki i trochę takiej ziemniaczanej sałatki, to grill na pewno będzie udany. Mięso przygotowane do grillowania. O, takie ślimaczki. Z czosnkiem po środku. Będzie pysznie i aromatycznie. I tak po swojskiemu. Do tego ziemniaki i taka będzie wyżarka. A więc do zobaczenia przy grillu. No i przed położeniem na ruszt mięso musimy wysmarować jeszcze trochę olejem. Najlepiej to zrobić pędzelkiem.
oczywiście należy to zrobić z dwóch stron. Ruszt mam już rozgrzany, zaraz będzie skwierczało. Gotowe. No i teraz tak będę grillował, mniej więcej w temperaturze 180 do 200 stopniach pod rusztem. To jest bardzo ważne, żeby mięso nie przesuszyć, a żeby było dobrze wysmażone, bo to jest wieprzowina. Potrwa to mniej więcej około godziny. Musimy po prostu zerkać i być czujni, żeby mięsa nie spalić. A więc zamykam i czekam. No i mięso jest już gotowe. Wygląda po prostu obłędnie, ale ja na razie je położę na górną półkę, ponieważ gości spodziewam się za jakieś 15 minut, a ja muszę Wam pokazać, jak to wygląda, no i oczywiście opowiedzieć Wam, jak to smakuje. Mięso wygląda na bardzo soczyste, a pachnie, o, tak po prostu. No to teraz wezmę sobie jeden taki patyk i spróbuję, ale najpierw nałożę sobie mojej ziemniaczanej sałatki. Uwielbiam tyle kolorów na talerzu, a teraz idę. I do tego lampka czerwonego, wytrawnego wina. To jest coś, co jest po prostu poezja smaków. O, mięso jakie soczyste. Zobaczcie. To jest coś wspaniałego. A jakie delikatne. No jak ono pachnie. To jest coś wspaniałego. I do tego te ziemniaki. Takie orzeźwiające, takie, no naprawdę, no brak mi słów, brakło mi słów, no. A mięso, po prostu mięso jest tutaj bohaterem dzisiejszego odcinka. Uwierzcie mi, po prostu jest perfekcyjne. Soczyste, delikatne i przepyszne. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.